It's not about how many times you die. It's about how many times you try. Oh, damn. Rhyming feels good. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku zawierającym podstawowe informacje dotyczące gry Let It Die. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, co daje pieczenie grzybów oraz bestii oraz jak załatwić sobie darmowe wskrzeszenie w przypadku, kiedy dostaniemy śmiertelny cios. Let It Die może pochwalić się całkiem sporym wachlarzem grzybów oraz bestii, które będziecie mogli złapać i zjeść, aby zyskać różnego rodzaju bonusy lub użyć ich na przeciwnikach, aby zyskać nad nimi przewagę. Jednak jeżeli nie doczytaliście małego fragmentu tutaj, mogło wam umknąć, że każdy z tych przedmiotów możecie grillować, aby zwiększyć jego potencję. Sam proces grillowania jest naprawdę bardzo prosty. Możecie to zrobić w swojej bazie, tuż obok tańczącej grzybiarki. Możecie też znaleźć dowolne źródło ognia w trakcie zwiedzania mapy. W tym momencie wystarczy za pomocą touchpada wybrać przedmiot, który chcecie ugrillować, nacisnąć touchpad z lewej strony, co spowoduje, że nasza postać weźmie przedmiot do ręki oraz podejść do ognia na tyle blisko, aby pod krzyżykiem pojawiła się ikonka wysuniętej dłoni. Jeżeli to naciśniemy, nasza postać wysunie rękę i ugrilluje sobie przedmiot, który w niej trzymała. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, ikonka tego przedmiotu zmieni się na troszeczkę podrumienioną, a nasz przedmiot zyska troszeczkę mocniejszy efekt. Przedmioty, które wcześniej leczyły nam małą ilość zdrowia, teraz będą leczyć średnią ilość zdrowia. Podobnie wydłuży się czas trwania efektów takich jak zwiększona obrona lub ogłuszenie przeciwnika. Co prawda nie zebrałem jeszcze wszystkich grzybów, które znajdują się w Let It Die, ale do tej pory wszystkie grzyby, które próbowałem ugrillować, dały się ugrillować bezpiecznie, nawet te, które służą jako granaty. Na drugą część tego odcinka zostawiłem sobie jeden z najbardziej przydatnych grzybów, które możecie zdobyć w tej grze. Jest on niezwykle prosty do zdobycia, chociaż tak naprawdę jest troszeczkę ukryty, ponieważ aby go zdobyć, musicie najpierw znaleźć robaczka o nazwie Pillbug. Ja mówię na niego piguła i po raz pierwszy spotkałem go na 11 poziomie wieży. Ten grzyb jest troszeczkę ukryty przede wszystkim dlatego, że aby go zdobyć, musicie zabić pigułę, tego robaka, o którym wcześniej wspomniałem. Jednak zabicie go na początku nie wydaje się tak oczywiste, ponieważ nie można go rozdeptać, można go jedynie ogłuszyć lub w momencie, kiedy go uderzymy stopą, zwija się on właśnie w taką pigułę, którą możemy podnieść, zabrać do swojej sakwy i zjeść, tak naprawdę marnując ogromny potencjał tej bestii. Jeśli jednak jesteście w posiadaniu kilofa lub macie nóż, ewentualnie jakikolwiek pistolet lub karabin, wystarczy, że go ogłuszycie i strzelicie do jego ogłuszonego ciała i z jego zwłok wyrośnie Life Shroom, czyli grzyb życia. Jeśli zjecie nieugrillowany grzyb życia, w momencie kiedy dostaniecie śmiertelny cios, wasza postać nie zginie, ale odnowi jej się 25% życia. Wystarczy jednak ugrillować Life Shroom i w momencie otrzymania śmiertelnego ciosu przywracane wam jest 50% życia, co niejednokrotnie potrafi uratować wam dupę w naprawdę ciężkich sytuacjach. Warto też pamiętać, żeby mieć przy sobie przynajmniej 2 life shroomy, zwłaszcza jeżeli idziemy na wyższe, trudniejsze piętra, ponieważ zjedzenie takiego grzybka daje nam zabezpieczenie do momentu otrzymania śmiertelnego ciosu lub wylogowania się z gry. I tym samym dotarliśmy do końca kolejnego odcinka o podstawowych informacjach dotyczących Let It Die. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam się przyda to i pomoże wam przetrwać dłużej na wyższych piętrach wieży. Z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak szybko, jak to będzie możliwe. Cześć!